Pod galerią Twierdza Kłodzka odbyła się zbiórka blisko 100 uczestników 12 edycji rowerowego rajdu Cyklo Glacensis 2013. Jednym z partnerów organizowania tego rajdu było Starostwo Powiatowe w Kłodzku. To jest Cyklo Glacensis, czyli to jest rajd, który jest po polskiej i po czeskiej stronie, taki partnerski rajd. Rajd gwiaździsty, czyli z paru różnych miejsc startują rowerzyści, żeby spotkać się tym razem po stronie czeskiej, ale to jest na zmianę, raz po polskiej, raz po czeskiej stronie. W tym roku meta rajdu znajdowała się po stronie czeskiej w miejscowości Nowych Rad. Uczestnicy rajdu rowerowego po stronie polskiej wystartowali z 8 miast powiatu kłodzkiego. To jest z Kłodzka, Polanicy Zdroju, Bystrzycy Kłodzkiej, Radkowa, Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego, Międzylesia i Nowej Rudy. Z Kłodzka będzie startowało w sumie około 40 uczestników, a ogólna liczba wynosi 90 parę osób na dzień dzisiejszy. Mam awizowanych dokładnie 96 osób. Niektórzy z uczestników rajdu rowerowego Cyklo Glacensis nie po raz pierwszy startowali w tego typu rajdzie rowerowym. Po raz kolejny jesteśmy w tym rajdzie, a tutaj koledzy akurat mnie wciągnęli w ten sport, także dzięki nim tutaj jestem. Co sądzisz o takim rajdzie? Uważam, że powinny być organizowane takie rajdy, bo bardzo mi się podobają. Pierwszy raz będziesz uczestniczyła w takim rajdzie? Drugi raz już. Jak ci się wtedy jechało? Fajnie było. Który raz już pan startuje w tym rajdzie? No jestem jednym z najstarszych uczestników tego rajdu i jadę 11 raz. Jeden pierwszy tylko rajd ominąłem, a tak wszystkie pozostałe jeżdżę na ten rajd, ponieważ od kilku ładnych lat uprawiam kolarstwo amatorskie i sprawia mi to dużą przyjemność. Jeżdżę rowerem, ale może bym nawet z przyjemnością uciekł ze starostwa, z tych wszystkich dokumentów i papierów, ale muszę zostać. To jest, mam nadzieję, że kiedyś się mi uda jednak ruszyć rowerem też trasę i spotkać się z cyklistami także na trasie. Ale to oby to się nie skończyło wtedy, kiedy już nie będę starostą. A w jakiej formie pan będzie dzisiaj uczestniczył? Dzisiaj niestety tylko będę strzelał na rozpoczęcie. Przewidujemy na trasie kilka postoi, gdzie będziemy przeprowadzali takie quizy turystyczne o naszych sąsiadach, o regionie Orlisko-Trebowskim, który jest organizatorem po stronie czeskim. Są to takie quizy z nagrodami. Jak dojedziemy do Nowego Hradka, tam odbędzie się spotkanie integracyjne. Będzie najpierw takie sportowe gry rekreacyjne. Następnie odbędzie się uroczyste otwarcie, występy artystyczne, takie regionalne, no i wspólna zabawa do białego rana. Za rok w okresie majowym zostanie również zorganizowany kolejny rajd Cyklo Glacensis. Tym razem uczestnicy rajdu rowerowego będą mieli metę w jednym z miast po polskiej stronie, w powiecie kłodzkim.